Lekarze mówili, że jak mogę się, jak spróbują mnie wybudzić, to może się tak zdarzyć, że na przykład nie będę samodzielnie oddychać właśnie, ani nie będzie mi serce biło. Jakie to jest uczucie wyrwać się śmierci? Pewne uczucie pewnej satysfakcji. W którym momencie do pani dotarło, że tam w Sierra Nevada to było spotkanie ze śmiercią? Szczerze powiem, że dopiero jak przyjechałam do Polski, ponieważ powiedzmy człowiek jest, budzi się ze śpiączki, jest powiedzmy świadomy, ale to jest tylko kwestia teoretyczna. I dopiero jak przyjechałam do Polski, zobaczyłam swoje ciało, które jest totalnie niesprawne. Uświadomiłam sobie to, że rzeczywiście musiało być coś bardzo poważnego. To było 16 marca, czwartek. Pierwszy trening przed Mistrzostwami Świata w Sierra Nevada, pani w życiowej formie i? Pierwszy przejazd był w ogóle. Niestety nie pamiętam połowy dnia, więc ciężko mi jest powiedzieć nawet jaka była trasa. Jaki jest ostatni moment, który pani pamięta? Pamiętam, że oglądaliśmy testing trasy, czyli to jak inni zawodnicy jechali po niej i po prostu testowali. I później pamiętam jedynie jak siadam na wyciągu. I to wszystko. Niektórzy ludzie miewają przeczucia przed takimi zdarzeniami. Też się na tym zastanawiałam, naprawdę. Ale nie przypominam sobie, żebym miała jakiekolwiek przeczucia, ani że jakiekolwiek osoba z mojej rodziny, żeby mówiła, że coś na przykład nie jedzie, albo uważa na siebie, albo coś, po prostu normalny dzień. Ski cross, w którym się pani ściga, to tak naprawdę jedna, może w ostatnich latach najniebezpieczniejsza konkurencja narciarska. Skikros jest jeszcze dość młodą dyscypliną i niestety te wszystkie procedury bezpieczeństwa są jeszcze, powiedzmy, tak ogólnie mało dograne. Przecież wy na tym stoku, on jest najeżony takimi sztucznymi przeszkodami, robicie rzeczy, które no, wymykają się już nawet nie tylko zdrowemu rozsądkowi. Pamiętam wyścigi z Soczi, gdzie na mecie któregoś z wyścigu panów wszyscy wjechali na tę metę głową do góry. Głową do dołu, na fotofinisz, tak. Ramię w ramię praktycznie. No trzeba być odważnym, no, bez odwagi to niestety, ale trzeba zmienić dyscyplinę. Przecież w tym sezonie, kiedy pani sobie zrobiła sobie krzywdę, medalistka olimpijska z Soczi, Szwedka no miała taki wypadek, po którym pół roku była w śpiączce. No niestety tak się zdarza i szczególnie, że Anna Holmund upadła w takim miejscu, w takim łatwym miejscu tak naprawdę i w ogóle dla nas to było niepojęte, że ona mogła naprawdę tak mocno się zranić i tak mocno ucierpieć. A ile na godzinę pędzicie? 120 czasem dochodzi nawet. Tam, gdzie miałam wypadek, miałam 115, może ja nie miałam, ale było chyba 115 na godzinę. Wypadek był w, może przeczytam, jak to pani mąż opisał, między jedną a drugą rolką. To muldy po prostu. I tak, rolery, tak. Przepraszam za słowo mojego męża, ale to są po prostu tak zwane muldy poprzeczne, które są bardzo długie. I pani tak z prędkością 100 na godzinę mniej więcej na tym treningu uderzyła właśnie głową w jeden z tych rolerów. Podobno, bo nie oglądam tego upadku, niestety, albo stety. Macie ochraniacze w kombinezonie? Jeżeli chodzi o ochraniacze na przykład pleców, tak, to jest obowiązkowe. Od paru lat jest testowany taki system takich poduszek, które wybuchają wokół głowy, wokół bioder, ale niestety takiego czegoś nie miałam ze sobą. Ale już zakupiłam ten system i mam nadzieję, że już się nie powtórzy taka sprawa. Ile kosztuje system? 8 tysięcy złotych. Plus naboje. Czyli jakby musi coś pompować te poduszki, więc po prostu się montuje takie naboje, które jednorazowo wybuchają i jednorazowo się później napełnia z powrotem. Pewnie gdyby to było, to byłoby się bez takich konsekwencji. Tak. Obudziła się pani w szpitalu no ładnych kilka dni później, bo nawet pierwsza próba wybudzania ze śpiączki się nie powiodła.
pani mąż, który był przy pani cały czas, usłyszał od lekarzy, że być może już nigdy nie będzie pani nawet samodzielnie oddychać, nie mówiąc o chodzeniu. Mój uraz umiejscowił się w takim miejscu, czyli to nie był może krwotok, ale to było takie mocne zbicie mózgu. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale... Znam śmieszniejsze rzeczy. W takim miejscu, gdzie znajduje się ośrodek krążenia, ośrodek oddychania i parę tam jeszcze innych rzeczy, czyli po prostu lekarze mówili, że jak mogę się, jak spróbują mnie wybudzić, to może się tak zdarzyć, że na przykład nie będę samodzielnie oddychać właśnie, ani nie będzie mi serce biło. Ale tak się nie stało, więc jestem tu. Czekam jeszcze 1,5 godziny na śmigłowiec, więc niestety obrzęk mózgu spowodował uciśnięcie nerwu, trzeciego nerwu czaszkowego, który zawiaduje jakby unerwia mięśnie oka, które ruszają okiem, no i przez to przez 3 miesiące widziałam podwójnie, dlatego że miałam oko całkowicie z prawej strony. No to był w ogóle paraliż całej prawej strony, prawda? Paraliż, tak. Jedna prawa ręka i noga wróciła jakby po 4 dniach. Zaczęłam ruszać nogą, a ręką zaczęłam ruszać po 1,5 miesiąca. To były takie, powiedzmy, priorytety. Pierwszy to była właśnie ręka. Mówiłam mamie, że Boże, tak bym chciała, żeby ta ręka wróciła, żeby ruszać tą ręką. Później jak wróciła ręka, po prostu to nie był jakiś taki ruch, wie pan, do góry ekstra, wszystko robię. Dawanie znaków. Tak. Raczej to był tylko taki ruch o kciukiem. Później był priorytet, żebym widziała pojedynczo. Powiadała pani w wywiadzie chyba u Tomasza Zimocha, że obudziła się i nagle wszyscy byli tacy współczujący i pocieszali, a pani mówiła, no schodzi, przecież się nie czuję, że to w ogóle mam jakąś taką zmrożoną twarz, ale uważam, że jestem w fantastycznej formie. Tak, jeszcze tak. Kiedy do pani nie docierało. Że to... Nie, to nie docierało, to było takie... Myślałam, że to jest jakaś, nie wiem, no, że miałam wypadek oczywiście, że to mogło być jakieś, nie wiem, operacja albo na przykład kolano, że jakoś po narkozie jestem. No i właśnie wszyscy się tak użalali nade mną, że Jezu, że super, że mama podchodziła, mój mąż podchodził, że tak wszyscy mnie, że tak powiem, niańczyli i myślałam, o co im chodzi w ogóle, że to jest niemożliwe w ogóle, że oni tak wszyscy, nie wiem, no, kręcą się koło mnie, koło tego łóżka w tym szpitalu, kurde, gdzie jestem w ogóle. Myślę, że gdybym była w pełni świadoma, to bym to rzeczywiście gorzej przeżyła. Chociaż muszę powiedzieć, że przeżywałam to strasznie. Płakałam przez 3 miesiące od rana do nocy. Właśnie w Warszawie tutaj, później w Krakowie w szpitalu, później... Bo pani najpierw trafiła do szpitala do Warszawy, prawda? Do wojskowego? Tak, do wojskowego, ale tylko 2 dni było, albo 3. Z Granady, z takiego świetnego szpitala, ze świetnym personelem, z super ludźmi, trafiłam do szpitala, gdzie spędzałam czas na korytarzu, najwięcej czasu na korytarzu, gdzie spałam w sali 4 chorymi z otwartymi czaszkami na przykład. Właśnie to fascynuje, jak pani na wesoło do tego podchodzi, bo powiedziała pani, że o, przepraszam, tą trochę krótką grzywkę, bo miałam tutaj taką dziurkę w głowie, w której była sonda. To trzeba było przepracować, nie wiem, z psychologiem, żeby tak podchodzić, czy po prostu pani taka jest? Ja ogólnie taka jestem, ale to jakby, jak wszystko stopniowo wracało, po prostu to poczucie humoru tak samo stopniowo wracało. Bo nie było mi w ogóle do śmiechu jakoś 3 miesiące temu nawet. Po prostu z tego się teraz śmieję, bo co mi zostało? Nie będę płakać. To nie było pani pierwsze spotkanie ze śmiercią, prawda? Tak. Raz jeszcze miałam. W lawinie? W lawinie, tak. Ale w lawinie autentycznie jakby taki film przed oczami miałam, jak ze starych filmów, taką kliszę. I tak klisza przesuwała się, tak elegancko. Życie przeszło przed oczami, tak? Po prostu życie przed oczami.
pamiętam swoje pierwsze kroki na rowerze z dziadkiem, pamiętam swoje moich rodziców. I tak myślałam sobie, Boże, co nie będą biedni, jak umrę, jak będzie moja mama płakać, jak będzie mój ojciec rozpaczony. I rzeczywiście, no i na szczęście mnie odkupali. To był 2003 rok, grupa snowboardzistów robiła sobie tor. I narciarzy. I narciarzy tam, gdzie niekoniecznie może to było mądre. No niekoniecznie. I kilkanaście osób wszyscy przeżyli w Świńskim tak. Kotle, chociaż lawina miała, tak z tego co czytałem, 300 metrów. Długości taka, a pani wystało tylko but na dole. Tak, tak, tak. Czoło lawiny miało 4-5 metrów wysokości, więc naprawdę to był cud, że w ogóle wszyscy przeżyli. Trochę się uzbierało tych cudów. Trochę się uzbierało, no. No nie powiem, że to trzech razy sztuka, ale nie chcę już. Pani się zresztą wychowała, tak można powiedzieć, nie tylko w śniegu i w górach, ale też za pan brat z takimi sytuacjami, bo tata pracował w Toprze. W Toprze. Zresztą był specjalistą tak. Od lawin. Dlatego dostałam straszną reprymendę w domu po tej lawinie. Boże, czemu ty dziecko w takiej lawinie? Ojciec w komisji lawinowej. A jak teraz będzie wyglądać? Pafu się do... Fopa, przepraszam, ja mówię pafu. Zamiast fopa, do jakiego fopa się dopuściłaś w ogóle? Jeszcze nie minęło pół roku. A pani jest po powrocie na tor skikrosowy. Już nie mówię, że pojeździ na nartach, na rowerze i jeszcze paru innych szalonych rzeczach, to jest jakiś cud. Mój chirurg, czyli mój lekarz ze szpitala Świętego Rafała powiedział, że regeneruje się jak dżownica. To wszystko postępowało tak szybko. Kiedy przyszedł dół taki podczas tej rehabilitacji, kiedy się pani wydawało, że no nie, no wrócę do normalnego życia, ale nie będę już nigdy do olimpijku. Ja mam średnio co 3 tygodnie taki dół. Ale oczywiście radzę sobie z tym i to po prostu przychodzi po jakimś tam momencie, gdzie czegoś nie potrafię zrobić, a robiłam to wcześniej. Ale to jest takie 5 minut i jakby z powrotem wszystko przychodzi do normy i wierzę w siebie i no każdemu byłoby ciężko, jak naprawdę jest się bardzo sprawnym i później ma się problem z najprostszymi ćwiczeniami. Budzi się pani w takiej nowej rzeczywistości, z uszkodzonym pniem mózgu, ze sparaliżowaną prawą stroną. To jaki był taki horyzont marzeń? Jednak to, że ja wystartuję na następnych igrzyskach, czy że będę w stanie sobie ręce umyć? O nie, to właśnie drugie raczej. Żeby w ogóle móc się samą wykąpać, żeby móc takie podstawowe rzeczy około siebie zrobić. Pamiętam, jak chciałam iść do toalety sama, gdzie byłam, w ogóle to była abstrakcja, bo nie wstawałam jeszcze z łóżka. I mi się coś ubzdurało, że ja muszę wstać sama do toalety. I pamiętam, jak mój mąż mnie przytrzymywał i aż po prostu płakał, że już nie idź, proszę cię, już nie miał siły, ale ja po prostu dalej chciałam iść do toalety. Są pewne różnice wersji. Jedna wersja mówi, że pani pierwsze słowa to było kocham cię do męża, a inna, że kiedy, czy zdążymy na igrzyska. Pierwsze to były ponad kocham cię mężu. To dobrze. Dopiero później drugie słowa to było czy zdążymy na igrzyska. Nie, to ponad on odpowiedział, że jak się obudziłam, powiedział, że mojemu trenerowi Przemek, taki podekscytowany. Przemek, chyba zdążymy na igrzyska. Idziemy na igrzyska, idziemy do Pjongczang. No i wygląda na to, że jedziecie. No, na dzień dzisiejszy walczę. Mieliśmy jeden taki powrót niedawno w polskim sporcie i potem Karol Bielecki w Rio był chorążem polskiej kadry. Chciałaby pani nieść flagę w Pjongczang? Byłby to ogromny zaszczyt, ale no, to nie jest moja decyzja. Kwalifikacje pani ma jako zawodniczka z czołówki z poprzedniego sezonu, więc może decydować dowolnie i rezygnuje? Teraz jeszcze oczywiście. Nie czuję się na siłę, żeby jechać taki duży tor, jak jest w Pjongczang, ale sądząc po tempie jakby postępu, śmiem twierdzić, że za 5 miesięcy będę w stanie oczywiście i nawet powalczyć o medal. Więc, ale teraz już coraz mniej tych problemów mam i
rzeczywiście i coraz rzadziej te doły przechodzą. Można powiedzieć, że ostatnio nie miałam żadnego w ciągu miesiąca, więc chyba na dobrej drodze. Ale te wszystkie motocykle, samochody rajdowe, spadochrony, skałki, to odstawi Pani do Pjongczang? Czy... No do Pjongczang tak, powiedzmy mam tylko 5 miesięcy, więc ciężko będzie mi na skałki iść, jak w lądku na przykład jest 10 stopni i pada deszcz. Ale bardziej właśnie ze względów czasowych niż ze względów, że na przykład nie chcę. Tylko po prostu cały czas jestem na wyjeździe, wyjątkowo jestem teraz tutaj, gdzie jestem. I albo jestem na lodowcu, albo jestem w domu 3 dni i później w domu na lodowcu, więc po prostu nie mam czasu na to. Jeżeli będzie taka forma jak przed wypadkiem, to jestem w stanie naprawdę powalczyć o to. Będzie co będzie. Będzie co będzie.